I witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Jestem Nekromanta Finom i jesteśmy już w świątyni śniącego, gdzie idziemy się rozprawić z bydlakiem. Posiadamy falę śmierci Uryziela, więc powinniśmy sobie spokojnie poradzić z tym nieumarłym kapłanem, który jest nieśmiertelny, a raczej po prostu odporny na jakieś wszystkie pozostałe rzeczy. Ale teraz sobie już dam radę z falą śmierci chyba. Ciekawe, czy coś tutaj się poodradzało, czy nie. Ale chyba nie, bo się poodradzały różne potworki jeszcze w momencie, kiedy wychodziłem z tej świątyni, więc... no teraz chyba już są wybite, tak to można odebrać, tak mi się wydaje. Ale się przekonamy, przekonamy. A, teraz tylko, żebym jeszcze się nie pomylił, dobrze, poszedł. Tędy chyba. Tutaj sobie zejdziemy na dół w te tunele, żeby nie musieć tam się wspinać na górę. No chyba wygląda, że jest wszystko czyste. Oj. No dobra, jednak nie wszystko jest czyste. Możliwe, że w sumie wtedy tego miejsca nie czyściłem. Akurat tutaj... tędy nie wracałem, czy coś, może górą. Ciężko mi teraz to stwierdzić, nie pamiętam. Ale spoko. Jeden świątynny pełzacz to jeszcze problemem nie jest. Zaraz dojdziemy tam, gdzie trzeba. I się rozprawimy z kapłanicą. Sorry, z kapłanem, szamanem. Nieumarłym, orkowym kapłanem, który nie ma serca, bo mu jest śniący, wyciągnął ten potężny demon Kruszak. Tak słucham, czy coś słyszę, ale nie. Nie ma żadnych oznak jakiegoś, nie wiem, żyjącego stworzenia tutaj, póki co. Dobra, tam się trzeba przejść. Okej, póki co jeszcze jest dobrze. Czysto, wchodzimy tutaj. Tu było kiedyś trochę demonów. Ale chyba je sprzątnąłem. No i dobra, jest most tego kapłana. Zapiszmy grę. Mam nadzieję, że tym razem się nie będzie crashowało tutaj. No, spoko. Przeszliśmy przez most, bo wtedy naprawdę tutaj miałem tyle crashy. Zapiszmy więc gierkę. On zaatakuje czy zagada jeszcze? Nie gada, dobra. To może zamruźmy go. I fala śmierci! Padnie na dwie fale! I wbiliśmy kolejny poziom, już 34. Nie mam na co wydawać tego. Wygnaniec. Nie. Wow! Wow! Zobaczcie ten czar! Tchnienie śmierci! Obrażenia magia stuwa! Koszmany 5. Dobre. Aż sobie to zaraz założymy, przetestujemy ten czar. Gdzie to będzie? Wiecie co, ściągniemy sobie piorun kulisty. Tak, i chcę to tchnienie śmierci zobaczyć. Tam jest fala śmierci. No gdzie jest? Gdzie to jest? Jest! Wow, zobaczcie! Ale fajny dźwięk ma! Dobra. Regeneracja many i słuchajcie, ciśniemy dalej w takim razie.
Czuję, że już pokonamy śniącego w tym odcinku, może nam to się udać. Idziemy! Gdzie teraz? Dwie strony, dobra, idziemy w prawo. To chyba będzie symetrycznie, tak czy siak te schody teraz już, więc... Spoko, idziemy. Pokonaliśmy nieśmiertelnego kapłana, znaczy... No, jak się okazało nieśmiertelny, to on... Ocie! Ale ten czas słabo ich bije. Dobra, a fala śmierci? No! Okej, to jednak to tchnienie śmierci wcale takie super nie jest. One jest tak... Nie, jest po prostu słabe. Wolę używać mojej fali śmierci Urziela. Jest dużo potężniejsza. I bije aolcem jeszcze na dodatek. Jest dobry czar. Fala śmierci. Dobra, regeneracja many. Odnowimy sobie światełko. Nie wiem, czy w ogóle je włączyłem dzisiaj. Ale zapalimy, żebyście mieli jasno. Nie ten zapis. Ten zapis i idziemy. O! Zobaczcie. Tajemnicza kapliczka, jest ich 5. Okej, czyli tutaj muszę mieć chyba te wszystkie miecze właśnie tych... szamanów. Żeby pewnie to otworzyć. Tak mi się wydaje. Dobra, tutaj już to mamy. Ta. Kolejny mieczor. Jeszcze jeden mieczor. No, ostatni mieczor. Zapiszmy może grę. Okej, brama się otworzyła. Ciekawe, co tam będzie dalej. Zobaczmy. O, ktoś tam jest? Sardas? Co kurna? Skąd się tu Xardas wziął? Ej! Zapiszmy grę, bo to jest podejrzana sprawa. Zagada, że... Nie atakuje. Nie mamy wiele czasu, więc słuchaj uważnie. Jak się tu... Śniący jest już blisko. Wykorzystałem całą swoją moc, żeby się tu dostać. Przetłumaczyłem starożytne przepowiednie orków i odkryłem, o co chodzi z 5 sercami. 5 serc należących do kapłanów, których pokonałeś, złożono w 5 kapliczkach. Kapliczki można otworzyć, ale tylko starożytne sztylety kapłanów są w stanie je zniszczyć. Musisz przebić serca kapłanów 5 sztyletami. Tylko w ten sposób uda ci się wygnać śniącego. Z tego świata. Rozumiem. Śpiesz się. Przebudzenie demona odbędzie się już wkrótce. Szalony Korkalom i jego poplecznicy są już tutaj. Zebrali się w krypcie śniącego. Przelałem już zbyt dużo krwi. Nie pozwolę, by ktoś mnie teraz powstrzymał. Śniący staje się potężniejszy z każdą minutą. Nie mogę. Co się z tobą dzieje? Ja... muszę. O, co jest? Zobaczcie. Uśpiło Xardasa? Nie mogę z nim zagadać. Xardas jest, bla bla bla, rady. Okej, powiedział Xardas, co mamy zrobić. Dobra, tylko tam jeszcze słuchajcie, jak powiedział też, będzie Korkalom. I ten. No, jest tam też Korkalom i jego poplecznicy, więc nie będzie łatwo. Kurwa, jaki posąg. Dobra, idziemy, słuchajcie, idziemy. Dobrze idę? Dlaczego w tę stronę, nie w tamtą?
Nie mam pojęcia. Chyba źle poszedłem. Tutaj są te mumie. Eliksir, wow! Wow, wow! Widzieliście to? Zarąbiście poszedłem. Kurna, ile eliksirów siły i takich pozostałych wszystkich. O, cię sunę, tutaj jest wszystko praktycznie. Wow, taki dodatkowy buff na ostateczną walkę chyba. Ja cię sunę. Zobaczmy, co jest w tej skrzyni, bo aż mnie ciekawi. Skrzyni już nie aż tak super. Ale dobra, te wszystkie eliksiry, zobaczcie, zaraz je łykniemy. 60 maksymalnego życia będzie. Sześć siły, 6 zręczności. 40 siły jeszcze oprócz tego. I 60 maksymalnej many. Ale kozackie, naprawdę. Dobra, regeneracja jeszcze życia. Tak, dobra. Patrzcie, mamy 146 siły, 175 many. Jestem la kozak, kozak. Dobra, tutaj nic nie ma. To chyba muszę pójść w drugą stronę jednak. Odnówmy światło. Ciąg. I lecimy, słuchajcie, lecimy w tamtą mańkę teraz, bo tu naprawdę było zarąbiście, tyle siły, patrzcie, bzium. Tylko jeszcze jakbym miał... No, tą bronią dwuręczną się marnie posługuje, ale co poradzić, no już nic nie poradzi się na to. Xardas dalej śpi? A, śpi. Dobra, to idziemy teraz w lewą stronę. Dobrze, że poszedłem tutaj tam w prawo. Naprawdę tyle eliksirów wszystkiego. Ej. Tu też są mumie. The fuck? Gdzie ja mam pójść? O, i znowu maksymalne te życia i siły. Ja cię sunę. Ale będę kozakiem zaraz. Naprawdę, słuchajcie. Ja zaraz pójdę tam, zrobię taką rzeź. Ale to wszystko fajne. Z takimi rzeczami to kurde można świat wojować. Dobra. Napijmy się więc tych wszystkich eliksirków znowu. Chociaż tutaj było ich trochę mniej. No, tutaj ich mniej jest, zdecydowanie. I trochę słabsze nawet. No, eliksiry zręczności nawet są jeszcze. Tam ich nie było, w sumie tak, dobra. 57 zręczności. Ciekawe, czy mogę jakiś inny fajny łuk czy kuszę może założyć. Aż spojrzymy zaraz. Mam jakąś? Chyba mam ze starego obozu sporo ich.
No, zobaczcie, jaka kusza wojenna. Jest moja. Cium! Dobra, słuchajcie, mam chyba najlepszą broń w grze. Mocną kuszę. Statystyki podpakowane, zobaczcie, 168 siły, 205 many. Naprawdę tak wypakowany jestem, teraz wykokszony. A, mam falę śmierci Uriziela. Tylko, gdzie ja mam iść? Chyba gdzieś tutaj muszę pójść w takim razie. A, patrzcie, tutaj jest zejście. O, tego nie widziałem. Patrzyłem tam w bok, to trochę z tyłu jest. Prowadzi w dół. Dobra, idziemy. Tam pewnie będzie już w takim razie Korkalom i cała jego hołota. Zróbmy jeszcze jeden zapis. O, strażnik apokaliptyczny. Zapraszam strażniku na falę śmierci Uriziela. Psiu! I drugi raz na dobitkę. Czuję, że tam wbiję w tych Korkalomów i dwa czary i wszystkich ściągnę. Dobra, idziemy tam dalej. Ham. Ops. Ho, tutaj przeskoczymy. Opla, hopla. Ach, dam radę. Chodź, patrzcie. Scenka. A, jest Korkalom i cała tutaj ta jego ekipa. O kurna, to jest śniący? Gigantyczny pełzacz? Dobra, zapiszemy więc grę. I spróbujemy tam wbić, może rzucić teraz też od razu... Zaraz tam rzucimy potem falę śmierci, jak tam wbijemy ich, zmrozimy. Ale kurde, śniący to pełzacz. Ja cię sunę. No, zapraszam strażniku. Niestety, ale bardzo słabo ci to wyszło. Atakujesz od frontu potężnego nekromantę Finoma, który cię zaraz zamrozi, a potem zabije falą śmierci. To nie jest taktyka na zwycięstwo. Wiem, że jesteś opętany. Może nie myślisz trzeźwo, może w ogóle nie myślisz. Może Korkalom za ciebie myśli, albo śniący jeszcze nawet. Ale to jest... Licha taktyka, tak czy siak, dobra. Nareszcie, znów się spotykamy. Mój pan uprzedził mnie o twoim przybyciu. On potrafi wyczuć, że jesteś w pobliżu. Wkrótce znajdę się bliżej niego, niż mógłby sobie tego życzyć. Nie pozwolimy, byś pokrzyżował nasze plany. Świat doświadczy wkrótce przebudzenia wielkiego odkupiciela i nikt nie jest w stanie temu zapobiec. Wszyscy niewierni zapłacą słoną cenę, a ty będziesz miał zaszczyt być pierwszym z nich. Śniący, zbudź się! Dobra, co się dzieje? Co się dzieje? Atakują mnie? Nie? A może falą go sięgnę już?
Tak, fala już go bije. O, wytrzymał dwie fale. Trzy. Oj, obrywałem jakąś kulę ognia. Kurna, biją mnie! Zapas. Facet wziął nogi zapas. No chodźcie, chodźcie, nowicjusze opętani. Dobra, jeszcze tam paru jest, ale trzeba się podleczyć, zregenerować manę. Kurde, bo tak coś mnie jednak walnęło całkiem mocno. Zapis gry, Korkalon już nie żyje. To śniący bije. Śniący nawala fireballem. Jest takim mocnym. Dobra. Regeneracja życia. Mana. Już chyba wszyscy tutaj opętani nie żyją. Zobaczmy, czy coś w ogóle ma ciekawego na przykład w sobie Korkalon. Nie. Dobra, śniący. Wow. On wali po prostu kulę ognia. Ja mam tu chyba... O, zobaczcie, kaplica serca, dobra. Super. Co tam się pojawiło? Jakiś demon ognia, lol. Atakuje mnie! Wycofać się w bezpieczne miejsce, poza zasięg śniącego! Książę demonów! Kurde! Jest źle. Ginę, ginę. Kurna, skąd mi wyleciał? Rusz się, nie blokuj mnie. Jeju, to było starcie. Nie udawało mi się zamrozić wszystkich naraz i to był problem. Ale życia sobie regeneruję teraz. Powiem wam, przydały się te podki z życiem troszeczkę chyba. Ile ja mam w ogóle? 635 życia. Dobra, książę demonów w sobie nic nie ma. To idziemy dalej, idziemy dalej. Przebiłem dwie kaplice, dwa serca. Zostały mi trzy jeszcze. Wiecie co? Walnijmy miksturę sprintów. O, się może przydać. Dobra, tu jest serducho. No, śniący, wal fireballa. Dobra, walnął.
Szybciej, Fino! Jeszcze jedno serce zostało tylko i wyłącznie, no. Kurde. Ale już kaplica otwarta. Musiałem otworzyć jeszcze raz. Ale mnie przerywają kasta. Nie, płonę. Uciekaj. Możesz. Dobra, jednak chyba muszę ich wybijać, bo... Chociaż nie, no było blisko naprawdę, słuchajcie, już z tą taktyką. Prawie się udało. Już waliłem w ostatnie serce, no. Super, dobra. Pierwszy jest. Drugi mamy. Dobra. Atakują mnie demony. Musimy odsunąć się kawałek z nimi. A potem szybko tam dobiegniemy i uda nam się to zrobić już. Okej. Są tutaj. Biegnę. Nie da się, dobra. Trzeba się rozprawić z demonami, bo... inaczej nic z tego. Jeśli demony będą żyły, to nie mam szans, kurczę. Żeby tam... Ostatnie serce... Kurde! Nie no, znowu mnie zabiły. Szczujemy jeszcze raz. Światełko. Niby, słuchajcie, jestem taki wykokszony, a jednak... Nie jest lekko. Dobra. Idziemy. No i... dziab! O, zapraszam demonie, zapraszam! No i ja cię sunę! Od czego to zależy, czy uda się go zamrozić, czy nie? Sakre ble! Może z miecza? Kurde, gniew i nosa! No co jest? Nic mu nie odbieram? Bez sensu! Okej.
Okej, on tu już nie podchodzi, zobaczcie. Taki cwaniak, co? To już nie przeleci. No to już wiem, jak teraz to zrobić. Ale słuchajcie, to zostały mi jeszcze dwie kapliczki, to ja może po prostu teraz zdążę to zrobić. Zregenerujmy manę. Zapiszmy grę. I spróbujmy, dwie kapliczki, może dam radę, może dam radę. No, śniący wal. Ostatnia kapliczka. Walnął. Mamy to chyba. Lol. Ale dziwnie skrzyczy. O-o! Ale portal się zrobił dziwny, lol. Po powrocie śniącego do jego piekielnego wymiaru, znów ujrzałem światło dzienne. Magiczna bariera runęła, ale moja przygoda miała się dopiero zacząć. Słuchajcie, mamy to! Ukończyliśmy Gothica! Aha, i crash na koniec, tak? Super. No dobra, słuchajcie, już mnie nie widzicie, no, znaczy tego nie widzicie, ale dzięki za oglądanie serii, mam nadzieję, że wam się podobało. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym nagrywał dwójkę z Nocą Kruka. Ode mnie to tyle. Cześć!